webinarium. Na początku chciałabym tylko prosić o informację na czacie, czy dobrze mnie słychać, czy widać pierwszy slajd prezentacji, tak żeby wszyscy widzieli, że nasze wydarzenie właśnie się rozpoczyna. OK, widzę pierwsze potwierdzenie, dobrze słychać. Mam nadzieję, że u pozostałych również. Kolejne potwierdzenie. Super. Dobrze, w takim razie możemy, myślę, rozpoczynać. Witam Państwa bardzo serdecznie na kolejnym webinarium organizowanym przez firmę Anzena. Dzisiejsze webinarium będzie dotyczyło ciekawej tematyki, bo będą to rozwiązania HP Aruba, czyli przełączniki sieciowe. No i to webinarium poprowadzi dla Państwa Michał Chrystianowicz, inżynier z firmy AB. I jeśli chodzi o dzisiejsze wydarzenie, jak zwykle przewidziane jest mniej więcej ono na godzinkę. W trakcie trwania prezentacji zachęcam Państwa do zadawania pytań na czacie. Na te pytania odpowiemy na koniec prezentacji. No i też jeżeli chcą Państwo być na bieżąco z informacjami o tym, jakie kolejne webinaria jako Anzena organizujemy, zachęcam do zapisania się na nasz newsletter, bądź też informacje na ten temat zawsze znajdziecie Państwo na naszej stronie anzena.pl. A jeszcze w tym tygodniu, w czwartek, mamy webinarium dotyczące UTM-ów marki Stormshield, więc też myślę, że rozwiązania w większości z Państwa dobrze znane, a także za dwa tygodnie jeszcze UPS-y marki APC, więc też zasilanie gwarantowane, myślę, że temat interesujący. To są najbliższe webinaria, natomiast my jako Anzena, jak Państwo zapewne wiecie, zajmujemy się dwoma głównymi obszarami. Pierwszy obszar to rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa IT, czyli takie rozwiązania jak właśnie wspomniane UTM-y, jak DLP, jak szyfrowanie, jak backup. I właśnie sprzęt sieciowy, czyli najczęściej serwery, macierze, NAS-y, czy też właśnie przełączniki, o których dzisiaj będziemy mówić. To są te rozwiązania, które na co dzień naszym klientom oferujemy, wdrażamy i do współpracy, w zakresie których oczywiście Państwa zachęcamy. Nie przedłużając, ja w tym momencie chciałabym oddać głos panu Michałowi i możemy rozpoczynać nasze dzisiejsze webinarium. Panie Michale, słyszymy się? Tak, słyszymy się doskonale. To witam Państwa. Nazywam się Michał Chrystianowicz, jestem inżynierem odpowiedzialnym za networking i security w UAB, czyli u dystrybutora rozwiązań. Dzisiaj będzie o Aruba Network i o produktach, które obecnie sprzedawane są pod tą nazwą. Natomiast całość i tak jest flagowana przez Hewlett-Packarda. Hewlett-Packard, jeśli chodzi o rozwiązania sieciowe, ma dość duże dziedzictwo. Wiele z tych rozwiązań z dzisiejszego punktu widzenia wydaje się rzeczami archaicznymi, natomiast pokazuje, jak głęboko Hewlett-Packard siedzi w rozwiązaniach sieciowych. Od zawsze to była firma, która się starała klientowi oferować pełne portfolio produktów, czyli oprócz rozwiązań serwerowych, storage'owych, także były oferowane rozwiązania networkingowe po to, żeby klient, wybierając danego wendora, wybierał w pełni komplementarne środowisko. Skąd się wzięła Aruba tak naprawdę? Aruba i w ogóle polityka Hewlett-Packarda, jeśli chodzi o rozwiązania, polega na tym, że bardzo często zamiast tworzyć nowe produkty, woli kupować gotowe rozwiązania konkurencyjne na rynku. Taka polityka pojawiła się kilka lat temu, natomiast jest systematycznie przez Hewlett-Packarda wdrażana ze względu na to, że takie podejście zapewnia szybsze reagowanie na zmiany na rynku. Wiadomo, że mając dość duże nakłady na rozwój nowych technologii, można stworzyć produkt, który podąża za trendami, który jest konkurencyjny względem rozwiązań, nowości, które się pojawiły na rynku. Natomiast potrzeba na to nie tylko nakładów finansowych, ale także nakładów czasowych. Hewlett-Packard zauważył, że te nakłady czasowe są czasami bardzo duże i nie do zaakceptowania przez użytkownika końcowego. Nazwijmy to, że produkt, zanim zostanie w pełni dopracowany, potrzeba bardzo dużo czasu. Więc lepiej jest przejąć konkurencję z czymś nowatorskim, fajnie się zapowiadającym, lekko to dopracować i oferować pod własnym brandem. Dokładnie tak było, jeśli chodzi o różnego rodzaju przejęcia Hewlett-Packarda w przeszłości. Choćby głośne przejęcie 3Coma swego czasu, jeśli Państwo się zajmują
sieciówką od jakiegoś czasu. Hewlett Packard swego czasu 3,5 wziął i całego wykupił i te produkty wciągnął we własne portfolio. Natomiast Aruba jest kolejnym takim rokiem. Arubę Hewlett Packard kupił dla rozwiązań wireless, dla ich access pointów i dla całego środowiska dostępu bezprzewodowego. Natomiast ewenementem, jeśli chodzi o Arubę, jest to, że po raz pierwszy Hewlett Packard postanowił zachować brand. Nie uśmiercił brandu i nie zaczął tego flagować własnym brandem. Między innymi tak Aruba istnieje obecnie na rynku. Jest to podmarka Hewlett Packarda. Jeśli chodzi o przełączniki, większość przełączników Aruba obecnie oferowanych są to dawne przełączniki Procurve, czyli portfolio Hewlett Packarda. To nie jest nic nowego po przejęciu od Aruby. Aruba została przejęta dla Wi-Fi, natomiast przełączniki jest to coś, co było do tej pory dostępne jako Hewlett Packard Procurve. Jeśli mieliście styczność z takimi przełącznikami w przyszłości, to obecne portfolio Aruba to są przełączniki dawne Procurve. Cała nowa rodzina przełączników Aruba CX to jest rzecz tworzona już przez inżynierów Aruba od zera pod kątem różnych nowych technologii. O tych przełącznikach też ciutkę postaram się dzisiaj powiedzieć, o ile oczywiście czas na to pozwoli. Portfolio Hewlett Packarda, jeśli chodzi o rozwiązania sieciowe, jest dość szerokie, tak jak tutaj widzicie. Można go podzielić na trzy grupy, przynajmniej tak to dzieli Hewlett Packard. Na rozwiązania small biznesowe, czyli rozwiązania Office Connect, na rozwiązania typowo kampusowe, branchowe, czyli typowe przełączniki akcesowe. Tutaj jest właśnie rodzina przełączników Aruba i Flex Networkingi, czyli switche, które Hewlett Packard rozwijał w oparciu o własne oprogramowanie Comware, o własny system operacyjny Comware. I rozwiązania typowo data centerowe, tu Flex Fabryki i seria AltoLine. Oczywiście o data center dzisiaj nic nie będziemy mówić, ja się skupię na Arubie i rozwiązaniach kampusowo-branchowych. Jak starczy czasu, możliwe, że na koniec powiem trochę o Office Connectach, szczególnie, że w tym portfolio tych produktów pojawiły się pewne nowości, a jest to rzecz, która patrząc z polskich warunków i z punktu widzenia biznesu w Polsce sprzedaje się dość dobrze. Rozwiązania small biznesowe w ujęciu amerykańskim to jest rzecz, która na naszym tutaj polskim rynku ma szersze grono wielbicieli i z punktu widzenia ceny i z punktu widzenia tak naprawdę specyfiki biznesu w Polsce. Jak pozycjonuje się Aruba? Aruba, jeśli chodzi o Gartnera, jest postrzegana, w ogóle całe rozwiązania Hewlett Packard, dość wysoko. Jesteśmy jak najbardziej liderami, jeśli chodzi o rozwiązania Wi-Fi, to tutaj bezpośrednim liderem. Natomiast jeśli chodzi o rozwiązania switchingowe, dostępowe i tak dalej, tuż za Cisco, ale można powiedzieć, że to depczemy po piętach, więc to kwestia tak naprawdę na jakie funkcjonalności i jakiego typu produkty patrzymy. Tak jak powiedziałem, Hewlett Packard stara się być tym liderem w rynku, więc jeśli pojawiają się jakieś nowe trendy, jakieś nowe technologie, trzeba to oferować we własnym portfolio. Obecne portfolio produktów switchingowych, tutaj może będzie tak najlepiej widać te poszczególne rodziny. Ja postaram się trochę więcej o nich powiedzieć na kolejnych slajdach, ale zacznijmy od tego. Typowo akcesowe switche jest to rodzina po kolei 2530, 2540, później 2930 w wersji F i M. To jest to, co zapewni dostęp dla użytkowników w zależności od potrzeb. 2530 to są podstawowe przełączniki warstwy drugiej, 2540 to już jest takie L3 Lite, tam się już pojawia routing, pojawiają się 10-gigabitowe uplinki, natomiast 2930F i M są to switche już bardziej zaawansowane, z pełną warstwą trzecią, z bardziej zaawansowanym routingiem, plus wiele ciekawych funkcjonalności, których ewentualnie użytkownik będzie wymagał takich, nie wiem, w zależności od tego, jakie mamy potrzeby, pojawia się stacking, pojawiają się redundantne zasilacze, dedykowane porty do zarządzania zdalnego OBM, więc różne ciekawostki. Nie wiem, czy starczy czasu na wszystko, dlatego
nie wiem, jak głęboko omawiać poszczególne rzeczy. Tutaj zdaje się tak naprawdę na Państwa, jeśli coś bardziej Państwa interesuje, proszę zadawać pytania, może postaramy się to jakoś rozwinąć na końcu. To jeśli chodzi o taki typowy akces, natomiast jeśli chodzi o agregację, tutaj dwie rodziny przełączników 3810 i modulary z rodziny 5400. O ile te pierwsze to są przełączniki klasyczne 1U, o tyle modular zajmuje więcej w obudowie, natomiast jest bardzo fajnym rozwiązaniem ze względu na to, że tam możemy uzyskać dowolną konfigurację portów poprzez stosowanie modułów i taki przełącznik, można powiedzieć, dostosowuje się do potrzeb klienta. Coś, czego się nie da uzyskać na klasycznych przełącznikach 1U, na przykład miks portów miedzianych i światłowodowych o dziwnej kombinacji, na modularze na pewno uzyskamy. Funkcjonalności poszczególnych, o właśnie, na tym slajdzie będzie to lepiej widać. 2530 to, tak jak mówiłem, podstawowa warstwa druga, ale switch w pełni zarządzalny, pełni konfigurowalny przez CLI, nie jest to jakieś tam rzeczy okrojona czymś, coś, co stosują bardzo często tak zwane big brandy, czyli firmy z dołu. Tak? Bo trochę źle pana słyszymy. Tak jakby okej, się... teraz lepiej? Dziękuję. Halo, halo? Już lepiej? Możliwe, że gdzieś mi tam mikrofon ucieka. Dobrze. Więc 2530 switche warstwy drugiej, podstawowe, bez routingu, natomiast w pełni zarządzalne, z pełnym CLI, nie ma tam żadnych ograniczeń, to nie są switche tak zwane smartowe, które możemy spotkać w bibrandach, czyli switche, w których pewnych funkcjonalności nie ma, albo są ograniczone, albo się ciężko konfiguruje przez przeglądarkę www, bo nie ma pełnego wsparcia dla CLI. Tutaj jest pełne CLI, jest to w pełni zarządzalny switch warstwy drugiej. 2540 to już jest tak zwany Light L3, pojawia się prosty routing warstwy trzeciej, pojawiają się dodatkowe ciekawe funkcjonalności, między innymi możliwość zarządzania centralnego, chmurowego, czego w 2530 w początkowych wersjach nie było. Pojawiają się także 10-gigabitowe uplinki, więc jeśli ktoś potrzebuje większej wydajności na swojej infrastrukturze, to 2540 będzie zdecydowanie switchem dla niego. 2930 F i M, switche w pełni layer 3, już bardziej zaawansowany routing, stacking w przypadku EFEC, jest to stacking VSF-owy, czyli do 8 urządzeń w stacku po łączach światłowodowych uplinkowych, z tym, że można to także zrobić na DAC-ach. Natomiast rodzina M, czyli modularna, ma dedykowane porty do stackingu, czyli nie zajmuje nam portów uplinkowych. Ten stacking jest trochę bardziej wydajny, natomiast patrząc też obiektywnie, sumarycznie całe rozwiązanie w oparciu o taki stacking wyjdzie trochę drożej. Oprócz tego modular oczywiście ma także modułowość, jeśli chodzi o zasilanie. Jest to rodzina 2930M, jest to rodzina, w której mamy redundancję zasilania, możemy zastosować dwa zasilacze. Mamy także modułowe porty uplinkowe, to znaczy możemy decydować o tym, czy chcemy mieć uplinki po świetle, czyli 4x10 SFP, czy może po miedzi. Potrzebujemy na przykład lokalnego podłączenia jakichś urządzeń 10-gigabitowymi łączami miedzianymi. Te przełączniki nam coś takiego umożliwiają. Jest także możliwość uplinkowania po QSFP, czyli po 40 gigabitach jednym łączem światłowodowym. Więc rodzina 2930M daje nam jakby większe flexibility, jeśli chodzi o budowanie infrastruktury klienta. 3810, czyli ten podstawowy switch agregacyjny, jeśli chodzi o Arubę i modular, tak jak powiedziałem, jeśli chodzi o ich wydajność i funkcjonalność, ilość wpisów do tablicy routingu i tak dalej, switche jak najbardziej porównywalne wydajnościowo i możliwościami, natomiast tak jak już wcześniej mówiłem, główna różnica pomiędzy nimi to to, że na modularze mamy
nieograniczone możliwości budowania dowolnych konfiguracji portowych, mieszania portów i to miedzianych ze światłowodami 10-gigabitowych z 1-gigabitowymi i 40-gigabitowymi, w zależności od tego, jakie będą potrzeby klienta. Trochę o poszczególnych rodzinach. Tu postaram się przedstawić taką modelę obrazowo, nie wchodząc może w szczegóły, pokazać, jak szerokie to jest portfolio. 25-30 jest dość dużą rodziną ze względu na to, że tutaj ciągle są utrzymywane jeszcze switche 100 megabitowe, to znaczy mamy dostępne switche, gdzie porty, a te podstawowe akcesowe są 100 megabitowe, ale jest także dokładnie to samo w wersji 1-gigabitowej. Switche mają po 4 łącza uplink, światłowodowe 1-gigabitowe SFP. Wszystkie modele oprócz 8-portowców, 8-portowce mają po 2 złącza optyczne SFP. Oczywiście mamy dostępne switche klasyczne i switche POE, czyli z budżetem mocy dla zasilania urządzeń po łączach akcesowych. O, tutaj może na tym slajdzie będzie też tak trochę więcej widać. Switche, które w Polsce bardzo dobrze się sprzedają ze względu na to, że są bardzo atrakcyjne cenowo. Mimo że nie ma tutaj routingu, nie ma żadnych funkcjonalności warstwy trzeciej, bardziej zaawansowanych, to jednak wielu klientów takich rzeczy nie potrzebuje. Routing się u nich pojawia nie na pierwszej warstwie switchy, czyli na typowym akcesie, tylko pojawia się właśnie na agregacji, ewentualnie nawet na routerze brzegowym. Więc dla tego typu użytkowników ten switch jest w zupełności wystarczający. A prawda jest taka, że jeśli czegoś nie wykorzystujemy, to po co za to płacić? Więc switche z rodziny 25-30 w Polsce bardzo dobrze się sprzedają, są bardzo atrakcyjne cenowo, a z powodu swoich różnych innych plusów, między innymi warunków gwarancji i tego, że tak naprawdę jest to sprzęt, który praktycznie w ogóle się nie psuje, mają dobre przyjęcie na rynku. Wielu klientów do tych urządzeń wraca na zasadzie, mają już wdrożone po 6-7 latach, jak potrzebują wymienić infrastrukturę, wymieniają także na rozwiązania właśnie z tej rodziny. 25-40, tutaj mamy dostępne tylko 4 switche. Podstawowa różnica, to tak jak wcześniej mówiłem, pojawia się już ten routing, ale mamy 10-gigabitowe uplinki. Jeśli dla użytkownika 1-gigabitowe uplinki z 25-30 są niewystarczające, to 25-40 będzie ciekawym rozwiązaniem dla niego. Tutaj mamy tylko modele 24 i 48-portowe, nie mamy żadnych 8-portowców, wszystkie porty akcesowe oczywiście 1-gigabitowe, 2 modele bez POE i 2 modele z POE. Budżet mocy POE w obydwu rozwiązaniach to jest 370 W. W tej rodzinie nie ma nic więcej. Do większości zastosowań jest to wystarczające, jak użytkownik potrzebuje większego budżetu mocy. Pojawia się kolejna rodzina, czyli 29-30F. Tam mamy reprezentanty, które mają sporo więcej, jeśli chodzi o budżet mocy. Te funkcjonalności, których nie było 25-30, a które się pojawiają w 25-40 dodatkowo, Zero Touch Provisioning, serwer DHCP bezpośrednio na przełączniku, bardziej rozbudowane uwierzytelnianie użytkowników. Mamy możliwość wyboru z 3 metod. W 25-30 był tylko 8.2.1x, nie było możliwości budowania lokalnych baz użytkowników. Tutaj tego typu rzeczy już możemy zrobić. Routing statyczny na 256 tras i do 2000 tras ripowych. Tego też nie było w czystym L2 25-30. 29-30F, switche, które względem 25-40, po pierwsze pojawia się tutaj stacking do 8 urządzeń po uplinkach, czego nie było poprzednio. Poza tym mamy modele z większym budżetem mocy POE, tak jak widać na samym dole, są to 2 modele, gdzie mają po 740 W na portach akcesowych. Jest także 8-portowy reprezentant POE. Mamy switche z uplinkami zarówno w wersji SFP, jak i w SFP+, w zależności od tego, czego potrzebuje użytkownik. Jeśli potrzebuje mniej wydajnych rozwiązań, może wziąć tańsze rozwiązania SFP. Jak potrzebuje większej wydajności, przewiduje, że ten ruch sieci będzie zauważalnie duży, budujemy całość na SFP+, czyli na 10-gigabitowych aplikach. O, tutaj może taki slajdzik pokazujący
układ portów, ten port managementowy dedykowany, konsolowy dedykowany osobno. Także porty USB, przełączniki Aruba posiadają porty USB, które mogą służyć zarówno do podpinania zewnętrznej pamięci, jak i do podpinania tak naprawdę kabla bezpośrednio do komputera klienckiego. Na tym porcie USB mamy wyprowadzoną konsolę, to znaczy pojawia nam się dedykowany interfejs RS232 w komputerze. Po zainstalowaniu sterowników mamy na zwykłym kabelku mikro USB dostęp do przełącznika i do jego konsoli. W rodzinie F wbudowane zasilacze, nie ma możliwości redundancji. Poza ośmioportowcem, ośmioportowiec ma jakby zewnętrzny zasilacz, ale jest to rozwiązanie niepełne U, tylko malutkie, lokalne do jakichś tam drobnych punktów dystrybucyjnych, gdzieś rozrzuconych na obiekcie. Z tego też powodu tego typu rozwiązania z zewnętrznym zasilaczem pasywnym bez aktywnego chłodzenia jest zdecydowanie lepszym rozwiązaniem. Tutaj jeśli chodzi o funkcjonalności, przedstawiłem takie porównanie tego, co nam się pojawia w 2930F, a czego nie było w 2540. Jeśli miałbym o czymś więcej powiedzieć, pytajcie, nie będę tego wszystkiego w tej chwili rozwlekał, by było tego za dużo na niestety tak krótką prezentację. Funkcjonalności jest bardzo dużo, co więcej, te funkcjonalności się zmieniają ze względu na to, że Hewlett Packard i Aruba rozwijają te przełączniki cały czas w oparciu o głosy wasze, czyli użytkowników. Wiele osób zgłasza różnego rodzaju potrzeby, dodatkowych rzeczy. Jeśli tylko te rzeczy da radę zrealizować w oparciu o ten hardware, bez zmiany hardware'u, różnego rodzaju rzeczy są dokładane w kolejnych generacjach oprogramowania. Ten proces nie jest jakimś tam procesem bardzo szybkim, to znaczy nie spodziewajcie się, że po 2-3 miesiącach od waszej prośby tego typu funkcjonalności się pojawią. Jest to prędzej proces długofalowy, natomiast proszę mi wierzyć, że widziałem już wiele takich przypadków, gdzie użytkownik zgłaszał, a przydałoby się coś takiego, bo ja mam tu, dobrze to udokumentował, brał udział w procesie, że się tak wyrażę, testowania całego tego rozwiązania, dostawał różnego rodzaju, nazwijmy to beta firmware'y do tego, żeby tego typu rzeczy przetestować na swoim środowisku. Z czasem, jeśli to zaczynało działać tak, jak można powiedzieć, obydwie strony sobie tego życzyły, tego typu funkcjonalności pojawiały się w publicznych, oficjalnych release'ach firmware'ów do przełączników. 2930M, rodzina modułowa, o funkcjonalnie odpowiednik F-ki, jeśli chodzi o powiedzmy wydajność i funkcje wewnętrzne oprogramowania, to można powiedzieć, że to jest prawie to samo, natomiast zupełnie inne podejście, jeśli chodzi o konfigurację portów. Tutaj mamy moduły uplinkowe wymienne, tak jak powiedziałem, wymienne zasilacze i możliwość dostosowania tych przełączników pod klienta. Przełączniki POE, mamy też możliwość zmiany budżetu mocy na przełączniku, dlatego są pojedyncze modele, ze względu na to, że w zależności od tego, jaki zasilacz zastosujemy w takim przełączniku, taki będziemy mieć budżet mocy dla klienta końcowego. Możemy z mocą dojść chyba do 1440 W, jak dobrze pamiętam, przy tych dwóch najmocniejszych zasilaczach. Dedykowany port konsolowy, dedykowany port do zarządzania OBM. Z tyłu slot na moduły uplinkowe, slot na porty do stakowania, dwa sloty na zasilacze, tak jak Państwo widzą. Co jeszcze? W 2930M pojawiają się modele z portami smart rate'owymi. Nie wiem, czy Państwo się z tym spotkali, może w kilku słowach powiem. Świat się zmienia, coraz więcej jest potrzeb różnego rodzaju, jeśli chodzi o Wi-Fi, na szybkie Wi-Fi. Access pointy oferowały już przepływności dużo większe niż 1 gigabit. I tutaj się pojawiły problemy, jak to zasilić z punktu widzenia danych, taki access point. Wiadomo, że klienci bardzo często mają infrastrukturę już położoną w oparciu o kable kategorii 5E. Przejście na 10 gigabitów wiąże się z okablowaniem kategorii 6A i wymagałoby to zmiany kablowania na całym obiekcie
I tu się pojawił problem, jak pogodzić te dwie rzeczy, czyli zasilić większą przepływnością niż 1 gigabit access pointy, ale pozostać przy obecnej infrastrukturze kablowej. 10 gigabitów się nie udało, ale natomiast udało się stworzyć nowe standardy pośrednie, są to 2,5 i 5 gigabitów, obydwa te tak zwane smart rate'owe przepływności da radę zrobić na okablowaniu kategorii 5E, więc wystarczy, że tylko przełącznik obsługuje porty smart rate'owe, to wtedy możemy takie access pointy w infrastrukturze na istniejącym okablowaniu, oczywiście z tym ograniczeniem do 100 metrów, zasilić. I w 29-30 tego typu porty się pojawiają, także w 38-10 w tym mocniejszym modelu mamy port smart rate'owe. Tu w tej tabelce porównanie między rodziną 2930M a F, podstawowe rzeczy, o których już wcześniej mówiłem, może tam w te kwestie wydajności i tak dalej się nie będziemy zagłębiać. Różnica jest w zakresie pracy temperaturowej, to też jeśli użytkownik ma potrzeby stosowania tego w środowisku, gdzie będzie miał podwyższoną temperaturę, to rodzina M tutaj jest zdecydowanie lepszym rozwiązaniem, ma po prostu wydajniejsze chłodzenie. Tak samo jeśli chodzi o jakieś tam zaawansowane funkcjonalności typu IE1588, czyli standard synchronizacji czasu i tak dalej. To są takie dwie podstawowe różnice. Nowy model, który się pojawił 2930M, to dlatego może na tym slajdzie, właśnie ten model z portami smart rate'owymi i dodatkowo model, który ma już POE, plus plus tak zwane, jak to niektórzy nazywają, czyli wsparcie dla nowego standardu BT, to jest POE, w którym mamy do 60 W na port POE. Klasyczne rozwiązania POE to były do 15 W i POE plus do 30 W, natomiast coraz częściej pojawiają się urządzenia, dla których te 30 W to nie jest wystarczająca moc. Mówimy tutaj o różnego rodzaju kamerach z podświetlaniem infrared, ewentualnie kamerach z szybkimi mechanizmami pozycjonowania tej kamery, zmiany jej położenia i tak dalej. Tego typu rozwiązania potrafią wykorzystywać więcej niż 30 W mocy. Tak samo najmocniejsze access pointy. Zdarzają się już modele, które mają podwójne interfejsy radiowe i one także potrafią wykorzystywać ponad 30 W. Stąd się pojawiła potrzeba stosowania 60 W. W rodzinie 2030M jest pierwszy taki nazwijmy to model, który ten najnowszy standard POA już obsługuje. 3810M, przełączniki dużo bardziej wydajne od 2930M, funkcjonalnie także z dużo lepszym stosem i można powiedzieć, że to jest już takie górne piętro, jeśli chodzi o potrzeby użytkownika. Na tych przełącznikach, jeśli chodzi o klasyczne rozwiązania sieciowe, akcesowe, można zrobić wszystko. Nie są to rozwiązania tanie, to też od razu powiem, natomiast jeśli mam być szczery, w Polsce też się sprzedają. To nie jest rzecz, która jest jakimś kosmosem cenowym, nie patrzcie na to. Są użytkownicy, którzy kiedyś stosowali te rozwiązania, na przykład w małych rozwiązaniach data centerowych, wtedy, kiedy jeszcze się stosowało łącza 1-gigabitowe miedziane, jeśli chodzi o dostęp. Byli z tych przełączników bardzo zadowoleni, rozwiązania bardzo bezawaryjne i stosują je nawet dalej, przechodząc tym razem właśnie na rozwiązania akcesowe, dostępowe dla użytkowników, a nie to już nietypowej data center. Tutaj trochę wglądów, jak wyglądają moduły do stackingu, są trochę szersze i trochę inne niż było to w 2930M. W 3810 pojawia się także możliwość hot-swapowej zmiany wentylatorów, czegoś, czego w 2930M nie było. No i modulary, przełączniki, w których konfigurację portów zmieniamy w postaci modułów. Plusem tych przełączników jest to, że oczywiście o ile klasyczne przełączniki można stakować, to ta magistrala do stackingu nie ma pełnej przepływności pomiędzy portami, nie zapewnia tak dużej wydajności, żeby dowolny port z dowolnym portem jednocześnie prowadzić komunikację. W modularze można powiedzieć tego problemu
nie ma, ze względu na to, że przepływność od strony magistrali łączącej poszczególne moduły zapewnia pełną wydajność przełącznika. Tak jakbyśmy mieli te porty tak naprawdę w jednym przełączniku, bo tak to wygląda w praktyce. Oprócz tego mamy modułowe zasilanie w postaci wymiennych zasilaczy, oczywiście także z redundancją, w tym momencie stosując dwa zasilacze albo cztery zasilacze w zależności od wersji, czy to jest ta 6-slotowa, czy 12-slotowa. Mamy redundancję zasilania dla dowolnych portów w tym przełączniku. Także jeśli chodzi o to porty POE, mamy redundancję zasilania w przypadku POE, czyli podtrzymania nawet urządzeń końcowych zasilanych z takiego przełącznika. Dla osób, które mają bardzo ostre wymagania co do bezawaryjności całego środowiska, choćby właśnie w przypadku jakichś kamer, takich innych rzeczy, które mamy na obiekcie, tego typu rozwiązania, czyli modułowość zasilania, także i podtrzymanie zasilania POE w przypadku awarii, jest to rzecz bardzo kluczowa, awarii zasilania na przykład, jest to rzecz bardzo kluczowa, dlatego warto się zastanowić nad takimi rozwiązaniami. Jeśli miałbym coś więcej powiedzieć o modularze, to oczekuję może jakichś właśnie pytań od Państwa. Przełączniki bardzo wdzięczne, bawiłem się nimi nieraz, więc to, co można uzyskać na takim przełączniku, czasami powala, że się tak wyrażę. Natomiast przełączniki dalej tak samo zarządzane, posiadające ten sam interfejs celi, ten sam command line, jak wszystkie poprzednie. Oprócz tego wszystkie przełączniki Arua posiadają także interfejs webowy. Mają dostęp przez konsolę przeglądarkową. Natomiast proszę mieć świadomość tego, że to nie są przełączniki smart zarządzalne i przez konsolę webową nie zrobicie pełni konfiguracji takiego switcha. To znaczy funkcjonalności, które są tam dostępne, są, można powiedzieć, okrojone i nie jest to jakby sztuczny wymóg, tylko niestety, ale bardzo wielu rzeczy nie da się skonfigurować z poziomu weba. By było to bardzo skomplikowane albo bardzo żmudne, żeby tego typu rzeczy wprowadzać. Dlatego klasyczną konfigurację przełącznika dalej robimy przez celi, natomiast ten interfejs webowy służy bardziej do celów, nazwijmy to, administracyjno-managementowych w przypadku jakichś problemów z użytkownikiem, do szybkiego troubleshootingu, do podejrzenia sobie pewnych rzeczy, pewnej konfiguracji, do diagnostyki różnego rodzaju problemów, do klasycznych podejść RCA, kiedy mamy investigation w przypadku jakiegoś ataku. Do tego typu rzeczy interfejs webowy na przełączniku się przydaje. Na koniec może trochę o gwarancji Aruba. Wszystkie przełączniki arubowskie mają tak zwaną gwarancję lifetime. Gwarancja lifetime jest to dożywotnia gwarancja na przełącznik dla pierwszego użytkownika, czyli ten, który zakupi ten przełącznik bezpośrednio, można powiedzieć, od Hewlett-Packarda, od producenta i nie odsprzedaje go dalej, jest jego pierwszym użytkownikiem, jemu gwarancja biegnie dożywotnio. Dożywotnio mamy wymianę tego sprzętu następnego dnia biznesowego, z tym, że jest to tak zwany shipment. Czyli nie mamy tutaj klasycznego podejścia, w przypadku usterki zgłaszamy problem z przełącznikiem, serwis potwierdził, że to jest awaria przełącznika i przełącznik nadaje się do naprawy. Nie jest on naprawiany w sensie, że przyjeżdża technik i wymienia i tak dalej. Wy jako użytkownik odsyłacie ten produkt, a Hewlett-Packard wysyła wam w zamian sprawny przełącznik. Macie jakby wymianę przełącznika 1:1. Odesłać można oczywiście w późniejszym terminie, to nie jest, że od razu wymieniacie, natomiast po zgłoszeniu, po przyjęciu i po potwierdzeniu całości najdalej następnego dnia roboczego jest do was wysyłany sprawny przełącznik. To, że on zostanie wysłany następnego dnia roboczego, nie oznacza, że zostanie dotransportowany. Trzeba mieć to też na uwadze, że tutaj niestety dochodzą kwestie transportowe. Natomiast bardzo często się zdarza tak, że to jednak jest dostarczenie następnego dnia roboczego. Jeśli on nawet zostanie wysłany tego samego dnia, może się zdarzyć, że po prostu Hewlett-Packard utrzymuje dość duże stany magazynowe, jeśli chodzi o serwis na terenie Polski. Natomiast może się zdarzyć taka sytuacja, że tego przełącznika w lokalnym hubie serwisowym nie ma i zostanie on wysłany na przykład z hubu serwisowego w Holandii, a w skrajnym wypadku niestety, ale może się okazać, że jeśli ten przełącznik już na przykład nie jest produkowany
i nie jest magazynowany w Europie, będzie wysyłany na przykład z Singapuru, więc proszę się liczyć z tym, że dla bardzo starych produktów ten czas może się wydłużyć. Więc to jest wysyłka następnego dnia roboczego, a nie dostęp. Jeśli chodzi o aktualizację, dostęp do nowszych wersji i tak dalej, macie to także do końca życia. Jeśli chodzi o wsparcie telefoniczne i tak dalej, przez pierwsze 90 dni jest to wsparcie 24/7. Po tych 90 dniach jest to wsparcie 8/5, czyli 5 dni roboczych, 8 godzin od do standardowych godzinach biznesowych. To wszystko macie w standardzie. Kupując dowolny przełącznik Aruba, otrzymujecie to od razu, bez żadnych dodatkowych dopłat. Natomiast jeśli któraś z tych rzeczy jest dla Was niewystarczająca, Aruba proponuje klasyczne podejście Hewlett Packarda, czyli care packi, czyli dodatkowe plany serwisowe, gdzie możecie sobie tego typu rzeczy pozmieniać w oparciu o własne potrzeby. Jeśli macie potrzebę dostarczenia, pewności dostarczenia następnego dnia roboczego, da radę to wykupić. To samo jeśli chodzi o serwis, o wsparcie 24/7. Jeśli to, co było przez pierwsze 90 dni, spodobało Wam się, korzystaliście często, pomoc z punktu widzenia inżynierów była ciekawa i chcecie mieć to utrzymane dalej w trybie 24/7, a nie 8/5. Tutaj tak jak najbardziej warto wykupić care packa, który to rozbuduje. No i można powiedzieć, że to by było na tyle, jeśli chodzi o takie podstawowe rzeczy. Tu slajd z pozycjonowaniem produktów Aruba, jeśli chodzi o Cisco. Powiem mniej więcej o co chodzi. Dawniej polityka tworzenia produktów była taka, że Cisco jako lider na rynku wyznaczał pewne trendy i wielu vendorów starało się tworzyć produkty, które były analogiami do rozwiązań Cisco. Jeśli chodzi o wiele produktów Aruba, pewne rzeczy można powiedzieć, że są tworzone analogicznie jak w rozwiązaniach Cisco. Tak było z dotychczasowymi produktami, natomiast od tego trendu Aruba powoli odchodzi. Cała nowa rodzina Aruba CX, o której może trochę zaraz powiem, jest zaprzeczeniem tego podejścia. Nie staramy się już tutaj naśladować Cisco jako lidera branży. Staramy się tworzyć rzeczy nowe, unikalne, ciekawe i coś, co można powiedzieć, wyprzedza produkcję Cisco. No, to teraz może. Na czacie pojawiło się pytanie i też prośba odnośnie centralnego zarządzania, więc nie wiem, czy będziemy mieć chwilę, żeby też była na pokazanie. Dobrze. Centralnego zarządzania oraz monitoringu dla kilku przełączników. To jest pytanie, prośba od pana Sławomira Szczaka. Pokazać dzisiaj tak o zmarszu nie, ze względu na to, że nie mam nawet środowiska, że się tak wyrażę pod ręką, żeby powiedzieć. Powiem mniej więcej, jak to jest w Arubie. Aruba ma dwa rozwiązania. Jest to Aruba Airwave, ich autorskie rozwiązanie do managementu przełącznikami i access pointami z punktu widzenia ich środowiska i rozwiązanie Aruba Central, rozwiązanie chmurowe. O ile Airwave jest rozwiązaniem, gdzie powiedzmy, stawiamy sobie oprogramowanie na własnym serwerze w środowisku wirtualnym gdzieś tam i wykupujemy licencje na urządzenia i są to licencje permanentne, o tyle Aruba Central jest to rozwiązanie subskrypcyjne, czyli nic nie musimy stawiać, wykupujemy sobie tylko subskrypcje czasowe na zarządzanie centralne, chmurowe i w tym momencie mamy możliwość zarządzania infrastrukturą. Rozwiązanie Airwave częściej jest stosowane przez użytkowników, którzy mają scentralizowane rozwiązania sieciowe, czyli nie mają wielu oddziałów, mają jakąś jedną, dwie duże placówki i stawiają to w obrębie własnej infrastruktury. Natomiast rozwiązanie cloudowe, czyli Aruba Central, jest doskonałym rozwiązaniem dla użytkowników, którzy mają bardzo rozrzucone środowisko, czyli środowisko, w którym mamy wiele oddziałów i access pointy oraz switche występują w tych wielu oddziałach. Do tego Aruba Central doskonale się nadaje. O jednym i o drugim środowisku można by poopowiadać sporo. Jeśli miałbym mówić o Airwave i Centralu, to jest znowu na jakieś 30-40 minut prezentacji. Jeśli jest potrzeba prezentacji tego typu rozwiązań, to trzeba by to tak naprawdę zrobić na osobnym webinarze. Plusy rozwiązania centralowskiego. No tak jak powiedziałem, to rozrzucenie, natomiast Airwave ma jeszcze jedną fajną rzecz. Airwave nie jest środowiskiem, które jest zamknięte na rozwiązanie arubowskie. Ma bardzo szerokie wsparcie dla produktów firm trzecich.
Więc jeśli klient posiada mieszaną infrastrukturę sieciową, czyli oprócz Aruby posiada także starsze przełączniki firm trzecich, posiada jakieś routery brzegowe, posiada access pointy w ogóle firm trzecich, da radę Airwave'a sprzęt z tego typu produktami. Oczywiście funkcjonalności nie będą tak pełne jak dla produktów Aruba, natomiast bardzo wiele ciekawych funkcjonalności tych tak zwanych podstawowych da radę także zaprzęt dla produktów firm trzecich. Coś, co u konkurencji choćby w rozwiązaniach managementowych Cisco nie istnieje. Cisco zakłada, że masz wszystko Cisco i koniec, jeśli masz cokolwiek innego, sorry, my tym nie zarządzamy. W Airwave tak nie jest. To można powiedzieć tyle. Nie wiem, jeśli miałbym rozwinąć coś, to tak jak powiedziałem, to nie jest na dzisiejsze spotkanie godzinne, tym bardziej, że widzę, że zostało ile? 15 minut. A prezentacja całego środowiska da radę to zrobić, tylko właśnie też musiałbym być wcześniej przygotowany. Nie mam tutaj na podoręczniku ze względu na to, że prezentacja jakichkolwiek interfejsów managementowych zakłada, że mamy coś podpięte do tego. Nawet jeśli teraz Airwave odpalił na wirtualnej maszynie, nie mając podpiętego żadnego sprzętu do tej infrastruktury, nic bym Państwu nie pokazał, więc tak naprawdę tutaj muszę się wbić do naszego środowiska labowego. Tam mam zestawionego Airwave'a na wirtualnej maszynie i wtedy można by coś pokazać. Aruba CX. Nowe przełączniki w rodzinie. Świat się zmienia. Mamy coraz więcej rozwiązań mobilnych, coraz więcej rozwiązań cloudowych, różnego rodzaju i aplikacje, i serwisy cloudowe. Oraz dochodzi nam internet rzeczy. Te wszystkie trzy rzeczy sprawiają, że ilość urządzeń klienckich w infrastrukturze sieciowej rośnie nam diametralnie i także ilość protokołów i rozwiązań, które w tej sieci istnieją i egzystują, także nam wzrasta. Aby nad tym wszystkim zapanować i aby mieć i wgląd, i kontrolę nad tym wszystkim, niestety, ale administratorom jest coraz trudniej. I tutaj pojawia się coś, co stworzyła Aruba, czyli całkowicie nowy OS, który zapewnia nam kontrolę nad tym wszystkim. Tutaj może takich kilka cyfr. 75% organizacji stwierdza, że mają u siebie 4 albo więcej tuli managementowych do zarządzania infrastrukturą. 70% konfiguracji takich środowisk jest robione manualnie przez administratorów. 70% czasu spędzanego przez dział IT jest potrzebna na identyfikację i diagnozowanie różnego rodzaju usterek. I 80% organizacji stwierdza, że nie ma pełnego wglądu w to, co się dzieje u nich w infrastrukturze. Te liczby mogą zatrważać, ale niestety tak to wygląda, szczególnie w dużych organizacjach. Czym organizacja jest większa, czym ma bardziej rozbudowaną infrastrukturę sieciową, tym te rzeczy zaczynają być bardziej kluczowe dla ich funkcjonowania. I tutaj się pojawia cała Aruba CX, czyli switche, które mają nowe podejście do całości. Dzięki różnego rodzaju nowym rozwiązaniom mamy pełniejszy wgląd w to, co dzieje się w naszej infrastrukturze, bez konfigurowania pewnych rzeczy. Całe środowisko, które przychodzi do nas razem z tą generacją rozwiązań, szczególnie narzędzie Aruba NetEdit, daje nam pełniejszą możliwość konfiguracji, a całego tego środowiska z jednego punktu zapewnia nam spójność, jeśli chodzi o tą konfigurację, ale zapewnia nam także lepszy wgląd w to, co dzieje się u nas w infrastrukturze. Mamy podgląd zarówno dla urządzeń, jak i podgląd dla usług i aplikacji. Możemy te urządzenia lepiej nimi zarządzać, blokować dostęp zarówno dla poszczególnych urządzeń, jak i dla poszczególnych usług. Jako przykłady mogę tutaj powiedzieć to, że no nie wiem, możemy automatycznie rozpoznawać, że dane urządzenie o danym MAC adresie to jest właśnie jakieś urządzenie internetu rzeczy, wrzucać go z automatu do osobnych VLANów,
możemy nawet w oparciu o to, co takie urządzenie transmituje, definiować bardziej szczegółowo, jakiego typu to jest urządzenie rzeczy. Czyli, że jeśli na przykład to coś to jest zwykły ściemniacz naścienny, bezprzewodowy, bo się komunikuje na przykład tylko z jednym konkretnym innym adresem MAC, którym wiemy, że to jest jakiś tam cała konsola zarządzająca dla tego ściemniacza, to jeśli tylko i wyłącznie taka komunikacja pomiędzy nimi występuje, to bez ingerencji administratora switch będzie wiedział dokładnie, że to jest właśnie ściemniacz ścienny, że ma być tylko i wyłącznie w tym WLAN-ie i ma nie widzieć niczego innego, jeśli chodzi o komunikację w sieci. Tego typu rzeczy mogą się dziać w naszym środowisku automatycznie, między innymi dzięki Dynamic Segmentation. Administrator nie musi w przypadku tego typu rzeczy przeprowadzać żadnej zaawansowanej konfiguracji. To samo w drugą stronę, jeśli chodzi o tą część cloudową, o której mówiłem. Występuje coraz więcej różnego rodzaju usług i funkcjonalności, jeśli chodzi o aplikacje cloudowe, a my dzięki zaawansowanemu wglądowi w to, co się dzieje w poszczególnych pakietach, możemy definiować różnego rodzaju zaawansowane ograniczenia dla użytkowników odnośnie tego, co mogą z tym cloudem robić, w jaki sposób. Możemy także wykrywać dziwne, nienormalne zachowania użytkowników. Jeśli całe takie środowisko Aruba CX sprzęglibyśmy sobie na przykład z ClearPassem, czyli z klasycznym NAC-iem od Aruby, moglibyśmy użytkownikowi cofać autoryzację wtedy, kiedy wykona coś nieprawidłowego. Jako przykład, normalna praca z internetem i z chmurą i normalna praca użytkownika, po uwierzytelnieniu użytkownik ma dostęp do wszystkich swoich zasobów. Natomiast jeśli ten użytkownik danego dnia na przykład zacznie robić rzeczy, które będą zakrawały na wykradzanie danych, czyli nie wiem, standardowo na przykład dziennie pobierał z chmury 50-100 megabajtów, a danego dnia przekroczył już 1 giga i widać, że ciągle coś tam ciągnie, będzie to znamiono przestępstwa, nazwijmy to w ten sposób, w sensie ten użytkownik możliwe, że nie jest prawdziwym użytkownikiem, że jego komputer padł efektem ataku jakiegoś i oprogramowanie na jego komputerze dokonuje kradzieży danych z chmury naszej firmowej i wysyła te dane gdzieś w świat. Administrator czegoś takiego w żaden normalny sposób nie wykryje. Skoro ten użytkownik się zautentyfikował i ma dostęp do tych danych, to znaczy, że może zrobić z nimi wszystko. Natomiast zaawansowane funkcjonalności w NAC-u mogą takiego użytkownika sklasyfikować jako użytkownika w tym momencie podejrzanego i cofnąć mu autoryzację, zabrać mu dostęp do całości. Więc integracja pomiędzy rozwiązaniami Aruba CX a oprogramowaniem zewnętrznym, w tym wypadku NAC-iem, daje nam całkowicie nowy poziom bezpieczeństwa i odciąża administratora z bardzo wielu funkcjonalności i bardzo wielu obowiązków, jeśli chodzi o management infrastrukturą. O Aruba CX może więcej też dzisiaj nie będę mówił, bo omawianie wszystkich rzeczy, które przychodzą razem z tymi rozwiązaniami, za dużo nam zajmie, tym bardziej już w ogóle omawianie portfolio produktów. Portfolio powoli rośnie. Do tej pory mieliśmy tylko głównie te tak zwane korowe przełączniki rodziny 8400, 8300, natomiast systematycznie Aruba wprowadza nowe rozwiązania. Pojawiła się 6400 i najnowsze 6200, 6300. Są to klasyczne przełączniki akcesowe. Można by powiedzieć, że konkurencja do tego, co przed chwilą mówiłem, i tak do pewnego stopnia będą to te produkty konkurowały z sobą, natomiast z obecnym portfolio Aruby, natomiast w praktyce to są przełączniki, które oferują zupełnie nowe funkcjonalności, ale za także odpowiednio za odpowiednio nowe pieniądze, o tak bym to określił. Więc te produkty wzajemnie między sobą nie będą konkurencyjne i nie będą sobie zabierały klientów. Jeśli klient nie potrzebuje zaawansowanych funkcjonalności albo nie jest w stanie za nie zapłacić, będzie korzystał z klasycznych produktów Aruba. Natomiast dla klientów, którzy potrzebują czegokolwiek więcej, Aruba CX będzie genialnym rozwiązaniem.
Jakieś pytania na szybko co do tego? Jak nie, to może nie zagłębiając się właśnie dokładnie w portfolio, powiem jeszcze trochę o FizzConnectie, czyli o czymś, co Hewlett-Packard ciągle utrzymuje i ciągle się stara mieć, także na zachodzie, ale coś, co u nas w Polsce dość dobrze się sprzedaje. Są to switche smart zarządzalne, czyli nie posiadające pełnego CLI. Są to przełączniki, które są odpowiedzią na to, co oferują bi-brandy, czyli tanie brandy sieciowe, które w Polsce dobrze się sprzedają. Tu się nie ma co oszukiwać. I z tego też powodu portfolio tych produktów w Polsce, skoro konkuruje z takimi produktami i cenowo, i funkcjonalnie, to także dość dobrze się sprzedaje. Z całej tej rodziny najlepiej wypada 1950, są to fajne przełączniki, w których mamy już 10-gigabitowe uplinki i to jeszcze o tyle fajnie, że są to dwa kooperowe, czyli miedziane i dwa światłowodowe. Mamy tam fajny przełącznik do stakowania, 12-portowy po miedzi, więc ciekawe rozwiązanie. Natomiast najlepiej sprzedaje się rodzina 1920, już powoli wycofywana i zastępowana przez 1920S. To jest coś, co bardzo dobrze się sprzedaje. Konkuruje z rozwiązaniami netgearowskimi serii 700, ewentualnie z czymś, co możecie znać, jeśli chodzi o rozwiązania Cisco. Cisco dokładnie tak samo ma swoją rodzinę przełączników smartowych. Jest to SG300 i pochodne, czyli 350, 500, 550. To są rzeczy, które starają się konkurować właśnie z tymi bi-brandami na rynku. Office Connect ma dokładnie to samo, jeśli chodzi o modele. Mamy tutaj 24 i 48-portowe przełączniki z POE i bez POE, mamy także 8-portowce. 8-portowiec bez POE i 8-portowiec z budżetem 65 W. Dobrze. Co jeszcze? Wszędzie mamy w tej rodzinie 1920S 1-gigabitowe uplinki. W zależności od modelu są to albo 2, albo 4 porty. Przełączniki dobrze się sprzedające i dobrze przyjęte na rynku, natomiast Aruba, znaczy Hewlett-Packard wprowadził coś nowego całkiem niedawno, to jest rzecz, która miała miejsce, premiera chyba z miesiąc temu, czy jakoś tak, czy półtorej, nie wchodzę w szczegóły. Jest to kompletnie nowa rodzina 1930, Instant On. Sprzedawana tym razem pod brandem Aruba ze względu na to, że ich premiera jest zbieżna z tym, że Aruba zaoferowała nowe small biznesowe rozwiązanie swoich access pointów, czyli właśnie access pointy z rodziny Instant On. I idąc za ciosem razem z tymi Instant Onami, access pointami, pojawiła się rodzina przełączników, która będzie posiadała dokładnie ten sam mechanizm zarządzania. Co wyróżnia Instant Ony? To, że tam zarządzanie jest właśnie w pełni webowe i tak naprawdę przez, możemy to robić i przez GUI, z przeglądarki, ale i przez dedykowaną aplikację na rozwiązania mobilne, na różnego rodzaju. Możemy tym zarządzać zarówno z komórki, jak i z tableta, bo przez dedykowaną aplikację. Tak było w Instant Onie, Access Pointie i dokładnie tak samo zostało to przeniesione na te switche. Switche oprócz tego są to switche warstwy drugiej z podstawowym routingiem. Pojawiają się tam zalążki routowania pomiędzy VLANami. Z ciekawości mają po 2 albo 4 porty uplinkowe, ale już w wersji SFP+, czyli 10-gigabitowej, to otrzymujemy w standardzie. Poza tym mają nielimitowany dostęp do supportu przez 90 dni. Jest to pełny support, także dostęp do poprawek i wsparcia. Rzecz, która, jak przewiduję, powiem szczerze, będzie się ciekawie na polskim rynku sprzedawała ze względu na to, że cenowo te 1930 nie odbiegają od 1920S, czyli od tamtych modeli. Starają się być także właśnie bardzo, bardzo konkurencyjne cenowo. A jeśli chodzi o polskiego odbiorcę, budowa małej sieci dla kilkunastu, kilkudziesięciu użytkowników, jakieś biura, które będą zajmowały kilka pomieszczeń,
Jeden taki przełącznik plus 3-4 access pointy instant on, wszystko razem połączone z urządzeniami klienckimi i zarządzane z prostej, intuicyjnej aplikacji dostępnej na komórkę, rewelacja. Szczególnie jeśli chodzi o klientów, którzy nie mają dedykowanego działu IT, nie mają ludzi, którzy zajmują się infrastrukturą sieciową na co dzień. To znaczy pracownicy tej firmy sami we własnym zakresie ogarniają całą infrastrukturę sieciową. Dla tego typu klientów to rozwiązanie będzie rozwiązaniem bardzo, bardzo ciekawym, bardzo, bardzo atrakcyjnym, choćby z powodu właśnie prostoty swojej konfiguracji. Co jeszcze można powiedzieć o tym? Trzeba by dokazać tak naprawdę to w praktyce. Jeśli zajdzie taka potrzeba, jeśli Państwo by chcieli poznać te produkty, możemy przygotować na spokojnie jakiś webinar, w którym pokażemy i cały tryb instant on arubowski, taki przełącznik i takie access pointy od strony interfejsu zarządzania i od strony tej, powiedzmy, użytkownika, żeby pokazać prostotę i łatwość zarządzania tego typu małymi środowiskami. Modele, okej. Okay. Podobnie jak w 1920 jest to mniej więcej to samo. Modele 24 i 48-portowe z portami SFP+, jedynie ten najprostszy 8-portowiec, tam są porty SFP, czyli 1-gigabitowe. Tam po prostu nie ma nawet potrzeby wyprowadzania dziesiątką, bo 8 portów nie zapełni nam w ogóle takiej dziesiątki, więc tam dwa wyjścia pojedyncze są w zupełności wystarczające. Modele i z POE, i bez POE. POE z budżetem mocy do 370 W na 24 i 48 portowcu. No i z mojej strony to chyba wszystko. Jak tam wyglądają te pytania na czacie? Coś więcej z tego, co prezentowaliśmy, trzeba dopowiedzieć? Jak najbardziej tak, są pytania na czacie. Pierwsze pytanie jest od pana Rafała dotyczące modelu 2930F. Nie wiem, czy pan widzi to pytanie, czy przeczytać. Chwileczkę, ja spróbuję tutaj ogarnąć. Wyjdę z prezentacji, w sensie przełączę się, to żeby zobaczyć tego czata, gdzie to jest. Tu jest. Zauważyłem na jednym ze slajdów model z 24 porty, nie ma 24 portów SFP plus w FC. Nie. Światłowodowy agregacyjny z SFP plusami dopiero w 3810 jest. 3810 jest switchem agregacyjnym, więc tam jest switch światłowodowy 24-portowy. Nie ma, to na slajdach był z portami? Chwileczka, niech ja sobie zerknę. Aż mi się wierzyć nie chce, że miałem coś takiego, ale no nie zaprzeczam. Nie, same miedziane są. Jest, proszę, 2930F, rodzina ze wszystkimi przełącznikami, wszystkie są miedziane. Nie ma tutaj żadnego światłowodowego. Tak samo tu w tym listingu. Światłowód, tak, do 4 portów uplinkowych, ale to nie ma tutaj modelu agregacyjnego. Dopiero w 3810 mamy tam 16-portowca jeszcze z dwoma slotami na rozbudowę. Z tego 16-portowca można zrobić 24 porty SFP plus agregacyjne. To do takich mniejszych rozwiązań jak najbardziej wystarcza, natomiast jak potrzeba zagregować coś większego, to wtedy modular 5400. Dobra. To kolejne pytanie. O centralnym zarządzaniu już mówiliśmy. Tak, IMC się pojawia. Tak, IMC jest drugim oprogramowaniem managementowym od Hewlett-Packarda, tylko że to było oprogramowanie tworzone bardziej pod rozwiązania wtedy, kiedy jeszcze Hewlett-Packard nie przejął Aruby i nie było Airwave'a. To oprogramowanie jest jak najbardziej dalej rozwijane. Natomiast jest oprogramowaniem, które jest rozwijane bardziej w stronę dużych sieci kampusowych i w stronę rozwiązań data centerowych. Innymi słowy powiem tak, w
Jeśli macie infrastrukturę, w której macie więcej potrzeb managementowych z punktu widzenia data center, czyli serwerówki i tak dalej, to AMC będzie lepszym rozwiązaniem. Natomiast jeśli to jest klasyczna sieć akcesowa, Airwave jest lepszym rozwiązaniem. Jeśli macie mieszane środowiska, czyli trochę Aruby i trochę innych vendorów, to IMC jest gorszym rozwiązaniem, Airwave znowu będzie lepszym rozwiązaniem. Te funkcjonalności pomiędzy tymi oprogramowaniami trochę się różnią. Airwave dodatkowo lepiej się integruje z innymi rozwiązaniami, choćby tym NAC-iem, czyli ClearPassem, o którym wcześniej wspomniałem, więc Airwave będzie w tym wypadku, jeśli się pojawia ClearPass, jedyną możliwą drogą. IMC nie zintegruje się tak z ClearPassem, jak zrobi to Airwave. Natomiast IMC nie jest produktem w żaden sposób uśmiercanym, dalej istnieje, dalej jest aktualizowany, jest rozwijany, też się tam pojawiają ciekawe rzeczy. Natomiast choćby moduł zarządzania klientami w IMC w ogóle już nie urośnie. Jeśli ktoś potrzebuje zarządzać Wi-Fi i zarządzać użytkownikami właśnie tego typu, tutaj przekaz jest jasny. Airwave, Airwave i tylko w tą stronę, nie w stronę IMC. Niektóre moduły z poprzednich wersji 8200R nie działają w 5400R. Dobra, to jeśli mam to rozwinąć. 8200R jest to produkt w ogóle już uśmiercony. Tam nie było nawet R-ki, o tak bym to powiedział. Modulary od Hewlett-Packarda, kiedyś było jeszcze 8200, to jest produkt już w tej chwili wycofany. I moduły do 8200 i 5400 zgadza się, że były takie same. W sensie można było i 8200 i 5400 rozszerzyć tymi samymi modułami. Natomiast te moduły przeżywały kolejne swoje rozwoje pod względem tego, że hardware na tych modułach ulegał zmianie. To nawet nie był wymóg samego Hewlett-Packarda i Aruby, żeby ten hardware tam zmieniać, tylko producentów danych procesorów i tak dalej. Po prostu pewne rzeczy nie były już dostępne z punktu widzenia producentów układów, żeby budować takie same moduły. Z tego też powodu po pierwszej generacji modułów do switchy serii ZL pojawiła się nowa obudowa oznaczana jako ZL2 i to był właśnie 5400R ZL2. Razem z premierą ZL2 pojawiły się moduły V2 z nowym hardwarem na pokładzie. Moduły V2 były kompatybilne ze starymi budami, ale oferowały też pewne nowe funkcjonalności z nowymi budami. Znowu pojawiła się potrzeba to, że poszczególne, powiedzmy, układy przestały być dostępne i wprowadzenie nowych funkcjonalności pojawiły się moduły V3. Moduły V3 były kompatybilne już tylko z serią ZL2, nie były kompatybilne z serią ZL. Więc w serii ZL2 możemy używać modułów V2 i V3, nie możemy używać modułów V1, natomiast w serii ZL możemy używać modułów V1 i V2, nie możemy używać modułów V3. To tyle, jeśli chodzi o kompatybilność tych modułów. Instant On, czy ma chłodzenie pasywne? W ośmioportowcu na pewno, natomiast żaden ze switchy POE od Aruby nie ma chłodzenia pasywnego poza ośmioportowcem. Są modele, które mają chłodzenie pasywne, ale jest tego zdecydowanie mniej. Najczęściej to są właśnie te takie małe ośmioportowce. Czy teraz, jak jest z całą rodziną 1930, musiałbym zajrzeć dość dogłębnie do dokumentacji. To jest potrzeba taka na teraz, musiałbym to odpowiedzieć, czy możemy to zostawić na później? Bo mogę spróbować odpowiedzieć, powiedzmy, mailowo, bo inaczej. Coś tam jest pasywnego, ale nie wszystkie. Na pewno te 24 i 48 portowce z budowanym zasilaczem, tam musi być chłodzenie aktywne i tego nie przeskoczymy. Jeśli chodzi o to podniesienie softu, tam jeszcze widzę. Nie, podniesienie softu nic nie da. To nie jest kwestia softu, tylko to jest kwestia różnic w hardwareze. O to chodzi. Czy rozwiązanie Wi-Fi ze starszymi modelami MSM 466? Rodzina MSM 466, w ogóle cała rodzina MSM. MSM to było Wi-Fi od Hewlett-Packarda. Wi-Fi, które było całkiem ciekawe, natomiast nie nadążało za trendami. I Hewlett-Packard, to o czym mówiłem, skąd się pojawiła Aruba? Właśnie z tego powodu, że Hewlett-Packard zobaczył, że
swojego Wi-Fi nie jest w stanie rozwijać wystarczająco szybko, jakie są potrzeby względem rynku. Dlatego lepiej było im przejąć rozwiązania Wi-Fi Aruby. I dlatego Hewlett Packard kilka lat temu kupił Arubę. Po wykupie Aruby przez jakiś czas te produkty, czyli MSM i Aruba Wi-Fi istniały współbieżnie, ale MSM jako taki został wyciszony. W tej chwili nie można tych produktów kupić i nie są one już dalej rozwijane. Więc zarządzania MSM-em i łączenia MSM-a z produktami Aruba nie da się miksować access pointów jednych i drugich. I tak samo jeśli chodzi o jakieś kontrolery i tak dalej. Jeśli klient ma MSM-a, w praktyce zalecaną drogą jest migracja całości na Arubę. I co więcej, były programy promocyjne, gdzie klient, jeśli się zdecydował na, powiedzmy, uśmiercenie całego swojego MSM-a, mógł liczyć na bardzo duże upusty na zakup nowych access pointów Aruby. Nie wiem, czy w tej chwili dalej takie programy istnieją, trzeba by to tak naprawdę skonsultować u nas z PM-em i omówić całe środowisko. Na pewno, jeśli coś takiego by było wyceniane, trzeba by najpierw w ogóle mieć pełną dokumentację co do tego, co wymieniamy i na co. Czyli klient musiałby przedstawić to, co ma w środowisku, w sensie ile access pointów, jakich funkcjonalności potrzebuje, na co chce wymienić. Kwestia licencji AirWave'a per device. Nie jest to drogie, stosunkowo tanie. Nie pamiętam, list price'owo cena to jest tam kilkadziesiąt dolarów za urządzenie. AirWave wykupuje się na każde urządzenie, którym będziemy zarządzać, czyli na każdy switch i access point. Zarządzamy urządzeniami sieciowymi, a nie końcowymi. To nie jest, że AirWave'em zarządzamy sobie jednostką końcową PC-tem, nie. AirWave'em zarządzamy sobie infrastrukturą sieciową, czyli access pointem i switchem. Ewentualnie jakimś tam kontrolerem Wi-Fi, ewentualnie jakimś tam routerem brzegowym, tego typu rzeczami. Na każde urządzenie wykupujemy licencję i to jest wszystko. Kosztowo nie wychodzi to dużo. Sam AirWave jako taki możemy go postawić i na dedykowanym hardware'ze i na wirtualnym środowisku, czyli możemy tam spokojnie postawić sobie wirtualną maszynę, na którym postawiamy AirWave'a u siebie w infrastrukturze. Jest oczywiście program trailowy, można, będąc zarejestrowanym partnerem Hewlett Packarda, pobrać sobie triala. Nie pamiętam, czy on jest w tej chwili na 30 czy na 90 dni, ale albo jedno, albo drugie. Musiałbym znowu gdzieś szczegółowo sprawdzić. Natomiast każdy zarejestrowany, autoryzowany partner Hewlett Packarda, logując się do Aruba Networks, do portalu takiego, może sobie AirWave'a pobrać i testować. Ofertę. Dobrze, ale tutaj tak nie za bardzo wiem, ofertę na co? Na cenę tego całego środowiska, czy chodzi o jakąś dziwną ofertę na wdrożenie czegoś? Można to sprecyzować? Dotyczyło to AirWave'a, o którym wcześniej było w pytaniu. Tak, ale rozmowę z inżynierem i na podstawie oczekiwań przygotować ofertę. Ale to była odpowiedź dla pana Sławomira odnośnie pytania. Aha, pani oferta, w sensie pani odpowiedź dla pana Sławomira. Dobra, już teraz rozumiem. Chłodzenia pasywne, dobrze, później szkolenie Aruba. Czy są dostępne szkolenia? A teraz pytanie, szkolenie z czego? Bo powiem tak, dzisiaj mówiliśmy o Aruba od strony switchingu. A tak naprawdę do Aruby trzeba by podejść najpierw od strony Wi-Fi. To też mówię szczerze. Poznać Arubę od strony Wi-Fi, zobaczyć, co może Aruba, jeśli chodzi o ich rozwiązania bezprzewodowe i dopiero wtedy, jak poznacie te produkty od strony bezprzewodowej, zobaczycie, jak genialne to jest, jak dużo możliwości daje względem rozwiązań konkurencyjnych, to switching jest wtedy tylko dodatkiem do tego Wi-Fi. Więc jeśli miałbym polecać jakieś szkolenia, to zacząłbym od szkoleń z Wi-Fi i zaznajomieniem się z Wi-Fi, bo tam można więcej i tam się tak naprawdę dopiero odkrywa Amerykę, a switching jest jakby dodatkiem do całości. Szkolenia my jako dystrybutor prowadzimy. Są tego typu rzeczy, takie jedno-dwudniowe hands-on lab, gdzie każdy z użytkowników ma dostęp
do Access Pointa, poznaje funkcjonalności, poznaje jak to się konfiguruje, jak się tym zarządza i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ja osobiście te szkolenie prowadzę, to prowadzi kolega Miłosz. Odbywają się one cyklicznie, ale chyba nie co miesiąc, tylko prędzej co 2-3 miesiące, tak się uzbiera grupa. Są to szkolenia zazwyczaj odpłatne, były jakieś tam okresy promocyjne dla jakichś tam konkretnych partnerów, ale nie znam szczegółów, nie chcę się nic wypowiadać. Nie są to szkolenia też drogie, to od razu mówię. To są rzeczy, które my robimy dużo, dużo taniej niż sam producent, w sensie niż Hewlett Packard Polska, bo analogiczne szkolenia są także prowadzone jako takie, powiedzmy, dedykowane producenta. Natomiast to, co prowadzi Miłosz, jest to jakby rozwiązanie autorskie, może nie tak szczegółowe i tak dogłębne, jak to które prowadzi Hewlett Packard Polska. Natomiast jeśli mam być szczery, na dzień dobry, bardzo, bardzo dobre, żeby zacząć, poznać i dla większości użytkowników wystarczające. W tym momencie, nie wiem, tutaj przez Anzenę, w razie czego istnieje możliwość dopisania się do takiej grupy. Natomiast jeśli chcielibyście jako klienci Anzeni mieć takie szkolenie przeprowadzone przez nich, przez naszego inżyniera, to chyba na osobną dyskusję taką wewnętrzną, nie wiem, czy da radę coś takiego przeprowadzić. Możliwe, że da radę. Natomiast na pewno w ograniczonej ilości osób to nie jest rzecz, którą da radę zrobić zdalnie i da radę zrobić dla grupy 10-15 osób. Nie, to są zawsze szkolenia w małych grupach. Nie wiem dla ilu, chyba dla 6 osób maksymalnie mi już coś takiego przeprowadza. Choćby z tego powodu, żeby pomoc inżynierska przy każdym ze stanowisk była na wystarczającym poziomie, o tak bym to określił. No to chyba wszystko, bo widzę, że nie ma kolejnych pytań. Ja na szybko może sobie sprawdzę tego Instant Ona 19.30, co tam jest pasywne, a co nie. I wydaje mi się, że to będzie chyba wszystko na dzisiaj. Chyba, że coś mi się jeszcze pojawi. Kolejnych pytań na razie nie ma, więc... Dobrze, a ja to w takim wypadku sprawdzam tego 19.30. Jeżeli pojawią się Państwu jakieś dodatkowe pytania, mają Państwo jakieś konkretne tematy, które chcieliby Państwo omówić, czy ofertę, która by Państwa interesowała, to jak najbardziej zachęcam do kontaktu. Jak zawsze to jest adres kontakt@anzena.pl i wszystkie dodatkowe kwestie jak najbardziej tutaj z naszymi inżynierami bezpośrednio można omówić. Ośmioportowiec jest pasywny. Ośmioportowiec POE też jest pasywny. 24-portowiec nie POE jest pasywny. Natomiast 24-portowiec POE już jest aktywny. I 48-portowiec nie POE też jest pasywny, natomiast POE jest aktywny. Czyli tak jak mówiłem, wszystkie POE są aktywne, wszystkie nie POE są pasywne i 8-portowiec i POE i nie POE też jest pasywny. Tylko ten 8-portowiec ma zewnętrzny zasilacz. Nie ma wbudowanego, jakbym to określił, w sensie ma jakby takie coś podpinane z tyłu. Dokładnie tak samo, jak było tam na fotce na 2930F. Okej, czyli to w zasadzie była odpowiedź na ostatnie pytanie pana Sławomira. Jeżeli dodatkowych pytań nie ma, na razie na czacie ich nie widzę, to oczywiście bardzo serdecznie dziękuję Państwu za udział w dzisiejszym webinarium. Mam nadzieję, że temat był ciekawy dla Państwa, wyczerpujący, a jeżeli dodatkowe pytania się pojawią, to oczywiście jak zawsze do kontaktu zapraszam. Dziękuję Państwu i oczywiście dziękuję Panie Michale, jak zawsze, za ciekawą prezentację. Dziękuję również i do zobaczenia, możliwe, że do usłyszenia. Miłego dnia.